Wykształcenie jakieś masz? Technikum kończyłam. Gastronomiczne. Czyli wykształcenia brak. O, tam chyba nie dojechałeś do końca. Doświadczenie w pracy z klientem. Masz? No, dziećmi się głównie zajmowałam. Czyli doświadczenia brak. Paweł, daj już spokój. Oj, kapnęło trochę. Ekspres do kawy. Potrafisz obsługiwać? Ekspres? Tak, ekspres. Oj, chyba nie. No to ty się, dziewczyno, nie nadajesz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, szefowo. Pani do mnie? Tak. Może kawki zrobię? Strzyżenie, kolorek, no... Czemu nie? A napije się pani kawki? Mhm. Pawełku, zrób dwie, a ja zapraszam do mycia. Ewka, kochanie. Ta dziewczyna na rozmowę o pracę, o której miała być? Na 12:00, ale przyszłam wcześniej. Słucham? No, żeby pokazać, jak mi zależy. A ty doświadczenie jakieś masz? Kończyłam technikum gastronomiczne. Doświadczenia nie mam. Nie umiem obsługiwać ekspresu do kawy. Pan Paweł mówi, że się nie nadaje. Ale on mnie nie zna. A telefon odbierać umiesz? Umiem, pani Basiu. Pani nawet nie wie, jak mi zależy. Ja to mogę nawet bez umowy. Czyś ty z byka spadła? Z konia raz spadłam. To prawda. Paweł, chodź tutaj. Tak, szefowo? Dokończ. Niech dziewczyna jakoś wygląda. Pierwszy dzień w nowej pracy. Co? Muszę? Mhm. Kochana, ale ty umowy o pracy to nie odmawia, jak ci dają, Jak ty sobie to wyobrażasz? Bez ubezpieczenia w salonie fryzjerskim. Już tu są nożyczki, chemia. To są bardzo niebezpieczne rzeczy. Pomyśl lepiej o sobie, o swojej przyszłości. No podpisuj, jak ci dają, no. Podpisuj.